domostwach najczęściej nie ma płotów w ogóle, jak już to jest szyropłot. Fajnie to wygląda, tak fajnie estetycznie. I w tej chwili jak tutaj stoję na tej drodze, to stąd widzę morze, bo to morze jest może, nie wiem, 2,5 km stąd i widzę normalnie wodę i po horyzont. Zaproponował mi, żebym pojechał z nim. On jechał w ogóle kamperem, więc miałby miejsce nawet na rower. No i tak stałem i się zastanawiałem właśnie, co mu powiedzieć, czy jechać z nim. Witam w kolejny piękny dzień. Mamy 19 lipca 2019 i rozpoczynam 9 dzień podróży. Jestem właśnie w miejscowości Sloinge, tak się pisze, w Szwecji. To miejsce, gdzie mam dzisiaj, że tak powiem, ogarnięty nocleg. Zostaje mi 124 km. No i myślę, że dzisiaj bez problemu powinienem tam dojechać. Co prawda miałem dzisiaj plan wstać wcześniej, tak około 7-8. Wstałem po 9, zacząłem się powoli ogarniać. Nagle się zrobiła już 11 prawie, więc znowu jest późno. Co prawda i tak jest wcześniej niż wczoraj, no ale jednak. Więc muszę teraz szybko się spakować. Właściwie już to jest spakowane, tylko pozostaje mi spakowanie namiotu. No i ruszam w trasę. No dzisiaj będę musiał trochę pocisnąć bardziej niż wczoraj i przedwczoraj, bo jednak muszę przejechać 124 km. No i muszę to przejechać, bo już jestem umówiony na to, że już jestem umówiony i już tam się zapowiedziałem, że przyjadę, więc wypadałoby tam przyjechać w jakiejś sensownej godzinie. Dlatego będę po prostu robił króciutkie przerwy i będę starał się jak najwięcej przejechać. Plus taki, że przez to, że trochę dłużej pospałem, to nie jestem zmęczony, jestem w miarę wypoczęty, więc myślę, że nie będę miał problemu z tym, żeby więcej dzisiaj przejechać. Dobra, ogarniam się, wsiadam na rower i jadę. No, a jeśli chodzi o miejsce, gdzie dzisiaj spałem, to wyglądało ono tak. Jestem w lesie. Po prostu... Tutaj za tymi drzewami jest taka ścieżka i tą ścieżką w tamtą stronę może 500 metrów jest droga asfaltowa, normalna. I z tej drogi zjechałem, przyjechałem tutaj, znalazłem takie miejsce. Właściwie tutaj były, tutaj rosły jakieś różne chwasty, tak jak tutaj naokoło, ale po prostu to ubiłem, bo to była w miarę fajna, płaska powierzchnia. Rozbiłem tutaj namiot. Nie było tam jakoś idealnie prosto, gdy spałem, bo były jakieś, spałem na jakichś kurde krzakach, ale no nie było tragedii, nie było to tragiczne miejsce. I tutaj miałem rowerek leżeć, tutaj miałem namiot, no i tak to wyglądało. Dobra, ja już się spakowałem, tutaj był namiot, tak to wyglądało, musiałem to wszystko uklepać, żeby sobie, żeby tutaj rozbić namiot. Zapakowałem już rower, siadam na niego, jadę, już jest po 11, więc... Późno, planowałem wczoraj, że wyjadę dzisiaj wcześniej, ale się nie udało, trudno. Po prostu będę musiał, znowu będę, nie będę mógł stanąć za bardzo na obiad, tylko będę robił same krótkie przerwy. No i tyle, no. Bo chcę tak około 22 dojechać do tego okolicy, tego Kodeborka. Więc czasu jest niewiele, trzeba po prostu jechać przed siebie. Dobra, spadam stąd, bo mnie komary już gryzą. No ale ogólnie miejscówka no nie była najgorsza. Miejscówka nie była najgorsza. Pewnie jeszcze nie raz będę spał w takich lasach, więc da się w takim lasie spać. W namiocie to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy śpisz w lesie, czy nad jeziorkiem, czy w polu. Znaczenie ma tylko podłoże. W tym przypadku podłoże nie było najlepsze. No ale akurat w tym miejscu nic lepszego znaleźć nie mogłem. No ale w innym miejscu może byłoby lepiej, no nie wiadomo. Dobra, ruszam w trasę. Czas na pierwszą przerwę. Przyjechałem już 16 km. Jestem właśnie pod Lidlem. Pierwszy Lidl, jakiego tutaj złapałem w Szwecji. No i ceny są takie jak w pozostałej części Europy. Powiedzmy w tej zachodniej części Europy. Czyli w miarę okej. Niektóre produkty nawet są tańsze niż u nas w Polsce, więc jest spoko. Kupiłem sobie bułki na kolację i śniadanie na jutro. Taki jogurcik na teraz, żeby zjeść. I no, taką
Tom, Apple, coś tam, nie wiem jak to się nazywało. Ogólnie za wszystko zapłaciłem około 10 zł, więc bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie. No i teraz tak, szybko, na szybko sobie jem. Jadę dalej, właściwie to jedzie się bardzo dobrze. Te 16 km mi się bardzo szybko przejechało, więc mam nadzieję, że dzisiaj cały dzień będzie tak wyglądał. No i teraz będę się starał robić mniej przerw. Teraz stanąłem właśnie dlatego, że znalazłem ten deal. Właściwie przez przypadek. No a teraz już właściwie nie potrzebuję się zatrzymywać, bo wszystko mam, więc jadę po prostu przed siebie. No już przejechane dzisiaj 64 km, do celu zostaje mi jeszcze 62. Jest godzina 16:30, właśnie sobie stanąłem na przerwę tutaj na stacji, pod stacją. Zjadłem sobie teraz bułeczki, które wcześniej zakupiłem w Lidlu. Jest dobrze, jedzie mi się dobrze. Właściwie od samego początku mam wiatr w plecy, więc dzisiaj wiatr mi pomaga, nie przeszkadza, tak jak to było pierwszego dnia w Szwecji, bo wtedy miałem lekki wiatr w twarz. W większości jadę drogą rowerową, bo tu jest jakiś szlak w ogóle rowerowy i mijałem dzisiaj masę osób z sakwami na rowerach, więc widać, że tutaj dużo osób jeździ w taki sposób. I oprócz tego to, co mi się rzuca w oczy, to, że jest tutaj bardzo dużo takich starych, zabytkowych amerykańskich samochodów z lat 60., 70. Jest ich tutaj masa na ulicy. Często to są też kabriolety. Mogłoby się wydawać, że tutaj jest taki zimniejszy klimat i że tutaj takimi autami się raczej nie jeździ, a jednak tych kabrioletów dzisiaj widziałem masę. Jadę dalej przed siebie. Myślę, że tam się dojechać przed 22 do celu. No to jestem właśnie najbliżej morza dzisiaj, w tym momencie. To z tego, co tutaj piszę na tych tabliczkach, to jest Kungsbackafjorden. No tak, bo tutaj właściwie morze wchodzi w kłąb lądu, więc można powiedzieć, że to fjord. No ale jak widać, brzeg nie jest zbyt atrakcyjny, zresztą to jest płot, chyba nie można wejść, bo to jest w ogóle jakiś rezerwat. No, ale tak to wygląda właśnie. Nawet spoko, nawet ładnie. Właściwie pola... Tutaj coś się tam hoduje i to dosłownie potrafi być parę metrów od brzegu. Na przykład tam niedaleko wody pasą się krowy, a widziałem miejsca, gdzie te krowy się pasły dosłownie 5 metrów od wody, więc na razie to nie są miejsca, gdzie się można kąpać. Dobra, jadę dalej przed siebie, to są jeszcze 45 km. Zatrzymałem się tutaj przy krzaczku, bo znalazłem maliny i chcę ich sobie trochę pozbierać i tak sobie zjeść. Fajnie, bo jeszcze nie znalazłem malin. W końcu się udało. No, myślę, że jeszcze trochę się najem tych takich owoców. Malin, truskawek, jeżyn, jakiś jagód, bo tutaj na północy sezon na takie owoce jest
później niż u nas. Więc teraz jest tego tutaj najwięcej, gdzieś tak pod koniec lipca. Dobra, jadę dalej. Dobra, zatrzymałem się, żeby sobie zrobić picie na drogę. No i już mam do celu tylko 20 km. Jest godzina 19.45, więc będę tam spokojnie na 21.30, tak najpóźniej. Więc super, biorąc pod uwagę to, że wyjechałem przed 11 i dojadę przed 22, no to to jest dobre. To jest bardzo dobry czas dzisiaj. Ale w sumie cały dzień się jechało naprawdę fajnie. Nie robiłem długich przerw, same krótkie przerwy. Więc też no, nie ma co się dziwić, że się udało. Prawie się udało już. Ogólnie trasa przez cały dzień była naprawdę fajna. Było dużo odcinków, przejechałem po prostu ścieżką rowerową. Teraz też jadę tą ścieżką rowerową. No i to jest w ogóle jakiś taki szlak rowerowy tutaj, bo mijałem dzisiaj tyle ludzi z sakwami na rowerach, że to jest szok, naprawdę. Widziałem masę ludzi z sakwami na rowerach. Nie widziałem chyba w jeden dzień nigdy w życiu tylu ludzi z tymi sakwami. No tutaj jest naprawdę dużo, no ale tu widać, że jest jakiś szlak, więc no nie ma co się dziwić. Przypuszczam, że to jest jakiś taki szlak, który pewnie prowadzi od Malmę aż do Göteborgu i pewnie jeszcze dalej na północ. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale bardzo prawdopodobne. No i oprócz tego, to jak już tutaj jechałem, to zauważyłem, że tutaj już zaczynają się robić takie małe górki. Już nie jest tak całkiem płasko, tylko już tak górzyście troszeczkę. Chociaż podjazdów raczej takich, jakichś mega podjazdów raczej tutaj nie ma. Ale są już góreczki, więc zaczyna robić się bardzo ciekawie. Jestem już blisko celu. Ogólnie miejsce, do którego jadę, jest właśnie położone blisko takiego jeziora. Ale patrzcie, co jest tutaj. To było tak strome, te podejście. Oczywiście prowadziłem rower, bo nie byłem w stanie tu wjechać rowerem z takwami. Ile poszedłem z tym rowerem, naprawdę, masakra jakaś. Na szczęście do celu zostaje mi kilometr 800 metrów, więc zaraz powinienem być na miejscu. Cześć, witajcie w kolejnym dniu z mojej wyprawy rowerowej. Mamy 10 dzień wyprawy. 20 lipca 2019. Jestem właśnie w Landwetter koło Göteborga. I dzisiaj spałem w takim oto pięknym domku letniskowym. W ogóle jak to się stało, że się tutaj znalazłem? Kilka dni temu napisałem na grupie Polacy w Göteborg, czy jakoś tak to się nazywało, posta, że właśnie przyjeżdżam wczoraj wieczorem do Göteborgu, bo już mniej więcej wiedziałem, że w tym terminie tutaj będę. I że szukam po prostu miejsca, gdzie mógłbym spędzić noc, przy okazji zrobić pranie, podładować elektronikę, czy też się wykąpać po prostu. No i napisała do mnie Iza, która mi właśnie zaproponowała nocleg w swoim domku letniskowym. No i oczywiście się zgodziłem, bo czemu by nie. Ten domek jest naprawdę świetny, jest super. No i wielkie dzięki jeszcze raz Iza za taką możliwość. Naprawdę to mi wiele pomogło, mogłem się teraz odświeżyć. Wszystko wyprać, naatować tam elektronikę. Mógłbym teraz właściwie przez kilka dni znowu jechać
i spać na dziko, bo po prostu jestem do tego przygotowany. Więc warto korzystać z pomocy Polonii, Skandynawii, Szwecji. Jak widać, Polacy są pomocni. Teraz zrobię małe oprowadzenie po tym domku. Dobra, teraz małe oprowadzenie w środku. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tutaj mamy jeden pokój, w którym właśnie spałem. Świetnie. Tutaj jest toaleta. Właśnie mogę zrobić pranie w tej pralce, co mi wiele pomogło. Tu są moje rzeczy, już jestem prawie spakowany. Tutaj kuchnia. Sobie zrobiłem obiad, jeszcze dzisiaj zrobię śniadanko. No i tutaj salon. I tutaj kolejny pokój. No i ogólnie sytuacja wygląda teraz tak, że jest już 10:30, więc dosyć późno, no ale jednak musiałem zrobić sporo rzeczy, no bo w końcu robiłem pranie i robiłem sobie jeszcze wczoraj obiad, więc tak naprawdę późno się położyłem spać. Wstałem dzisiaj około 9:00, ale wyspałem się, więc jest to dobrze. No i teraz tak, spakowałem się, jest już prawie gotowy, jeszcze tylko coś zjem. Jeszcze mam tutaj bułki ze wczoraj. No i siadam na rower, jadę w trasę. Myślę, że już na pewno jutro będę w Norwegii, więc dzisiaj prawdopodobnie będzie ostatni nocleg w Szwecji i już będzie raczej na dziko. No ale naprawdę super, że miałem taką możliwość, żeby w ogóle tutaj dzisiaj przenocować w takich fajnych warunkach. Super, nie? Naprawdę coś pięknego. Dobra. No i teraz tak, ruszam w trasę. Jestem w Landvetter, to jest koło Göteborga, więc koniec końców tego Göteborga nie zobaczę, bo jest to tak naprawdę na wschód od tego Göteborga i jechanie teraz do Göteborga jest tak jakby nie po drodze, więc jadę od razu na północ. No ale jakoś mi tam nie zależało, żeby to miasto odwiedzać, tym bardziej, że i tak nie ma na to czasu. Wolę jechać przed siebie i już jutro być w Norwegii. No i teraz sytuacja wygląda tak, że dzisiaj jest sobota i sobie tak pomyślałem, że właśnie jutro mogą mieć zamknięte sklepy w Szwecji, bo prawdopodobnie w niedzielę wszystko jest pozamykane. Więc muszę dzisiaj też znaleźć jakiegoś Lidla i zrobić znowu jakieś większe zakupy. No bo już w niedzielę wieczorem będę w Norwegii, więc już raczej nie będzie takiej możliwości. No więc to jest też taki cel na dzisiaj, znaleźć jakiś Lidl po drodze, albo chociaż Netto. No i tyle, biorę się za jedzenie, siadam na rower i jadę w ciebie. Dobra, ja jestem właśnie już spakowany. Zamknąłem domek, spakowałem wszystko na rower. Jest godzina 11, więc późno. W sumie wczoraj też wyjeżdżałem jakoś około tej godziny i udało mi się przejechać 123 km, więc myślę, że dzisiaj też ujadę sporo. Przynajmniej chcę ujechać 110 km. Więc myślę, że powinno się udać. No a zresztą dzisiaj po takim noclegu morale wzrosły o 200%, więc myślę, że będzie się jechało tylko lepiej i będę miał tylko więcej frajdy z jazdy. No cóż, jak widać, znalezienie czasem fajnego noclegu wcale nie jest trudne. Wystarczył jeden post na jednej grupie na Facebooku i dosłownie dostałem po paru minutach odpowiedź od Izy o tym domku letniskowym właśnie. Odpisałem, no jasne, super sprawa, biorę do... No i się tutaj znalazłem. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. No, więc jak widać, czasem warto skorzystać z życzliwości ludzi, bo ludzie ogólnie są dobrzy, przyjaźni i pozytywnie nastawieni. A tym bardziej tutaj Polacy, Polonia, Skandynawii, myślę, wydaje mi się, że ogólnie tak rzecz ujmując, to są bardzo pomocni. Więc warto czasem z tej życzliwości skorzystać i tak jak ja dzisiaj przespać się w takim fajnym domku. Dobra, starczy tego gadania. Ja zaraz siadam na rower i jadę przed siebie. Jeszcze przed wyruszeniem częstuję się tutaj pożyczkami, bo Iza ma tutaj na ogródku, widzę. No i są oczywiście świetne. Mam już przejechane 7 km i stanąłem na krótką przerwę i muszę powiedzieć, że te rejony tutaj wokół tego Göteborga są naprawdę interesujące. O ile przez te pierwsze właściwie 3 dni ta Szwecja była taka raczej nudna, bym powiedział, bo raczej było ciągle to samo, pola, ewentualnie lasy,
i nic więcej, a tutaj już zaczynają się robić górki. Czasami się jedzie pod górkę, czasami z górki, tak teraz jechałem przez dłuższy czas. Już dzisiaj mijam drugie takie jeziorko. No i naprawdę jest tutaj ładnie. Jest taki fajny klimacik jest w tym miejscu. Dobra, przejechałem już 18 km. Jestem właśnie pod Lidlem. Zrobiłem zakupy głównie teraz na drugie śniadanie. To co teraz jadłem. No, głównie bułeczki, które będę miał jeszcze na kolację i może nawet na jutro śniadanie. Jakoś tam pączka, ciasteczka. Takie słodkie jeszcze też, bo nie mam tego. Bananki kupiłem. Wodę kupiłem i w sumie wydałem 50 koron, czyli 20 zł około. No i już jest godzina 14, więc powoli, więc siedzę już tu chyba 40 minut pod tym Lidlem. Oczywiście też tak samo jak wczoraj, ten właściwie znalazłem przypadkiem. Zatrzymałem się, no już tak siedzę. Więc zaraz się zbieram, jadę dalej, bo już jest 14, a chcę jeszcze dzisiaj dużo ujechać. Mamy już 19.05 dokładnie. Mam przejechane dzisiaj 69 km już, więc jest dobrze. Pierwsze 30 km szło mi dosyć opornie, że tak to ujmę. Tam było trochę podjazdów, trochę zjazdów. No i potem jeszcze stanąłem w McDonaldzie na toaletę i tak dalej. I koniec końców o 16 miałem nadal 30 km dopiero. Teraz już mamy 19 i mam 70 km, więc jest dobrze. Sytuacja wygląda tak. Moim następnym takim celem ogólnie podróży i takim miejscem, gdzie spędzę następną noc pod dachem, że tak to ujmę, to jest Oslo. To Oslo w tej chwili zostaje mi 248 km i plan jest taki, żeby dzisiaj na noc mieć już to Oslo 200, jutro zrobię 120 i na poniedziałek, czyli za te dwa dni, to Oslo zostanie mi 80 km i dam radę tam dojechać powiedzmy po południu i będę miał czas, żeby jeszcze trochę pozwiedzać to miasto, bo jeszcze nie byłem w Oslo nigdy. Potem wieczorem udam się na miejsce noclegu. Taki mam plan, ale żeby to zrobić, to muszę dzisiaj dobić do tych 200 km, które mi zostaną. Czyli wyjdzie, że dzisiaj przyjadę około 120 km, jeśli się uda. Myślę, że się uda, z tym, że będę dzisiaj kręcił gdzieś tak do 23 godziny, no bo jeszcze muszę przejechać 48 co najmniej, a jest 19, więc liczę tak, że te 4 godziny 48 km będę w stanie zrobić z przerwami. Więc taki plan, żeby o 23 się rozbić, o północy już spać i wstać jutro o 6-7, coś takiego. Myślę, że się powinno udać. Minus taki, że dzisiaj znowu nie jadłem obiadu, tak na dobrą sprawę. Przydałoby się teraz stanąć to zjeść, chociaż nie jestem jeszcze głodny, więc na siłę nie ma co. Więc myślę, że po prostu coś sobie tam ugotuję znowu wieczorem, jak stanę. Wczoraj też gotowałem o 23 dopiero obiad, więc było ok.
Dzisiaj też jadłem dopiero późne śniadanie, drugie śniadanie jadłem też chyba około 13, więc myślę, że aż tak głodny to raczej nie będę, więc zjem sobie w nocy. No a jeśli chodzi o trasę, no to jedzie się fajnie. Właściwie cały czas jadę ścieżką rowerową. Teraz ostatnie kilometry wjechałem na taką drogę, która jest taką drogą bardziej, powiedziałbym, poboczną, wiejską, coś takiego. Więc tu już nie ma ścieżki rowerowej wzdłuż, ale jest na tyle mały ruch, że ta ścieżka i tak nie jest potrzebna. No i jechałem właściwie większość wzdłuż brzegu, mniej więcej. Jechałem też parę kilometrów dosłownie wzdłuż wody, coś tam ponagrywałem. No i teraz znowu jadę trochę lasem, są takie leśne tereny znowu tutaj. No więc zmienia się ten krajobraz cały czas, więc no jest w miarę ciekawie. No jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej, bo to się cały czas zmienia. Już jest godzina 21.30. Do mojego celu w Oslo zostaje mi 222 km w tej chwili. Przejechałem już 96 dzisiaj, więc plan jest taki, że jeszcze przejadę te 22 i wtedy idę gdzieś spać. Teraz obczajałem na mapie, jak wygląda miejsce, tak jak wyglądają te miejsca mniej więcej za 20 km. Płynie tam jakaś rzeka, która potem wpływa jakby do fiordu, bo tam jest też jakiś fiord w tej okolicy. I tak oglądam na zdjęcia z satelity, jak to wygląda. I możliwe, że tam w jednym miejscu będzie nawet w miarę fajnie, więc spróbuję tam podjechać i zobaczę, jak to wygląda. I tak mam to po drodze, więc w sumie czemu nie. No jak tam nie będzie fajnego miejsca, no to będę po prostu szukał czegoś tam wokół. No i zobaczymy, na pewno coś się uda znaleźć. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że jest sytuacja bez wyjścia. Zawsze jakieś wyjście jest. No i teraz robię przerwę pod stacją, zatrzymałem się na stacji, bo zaraz idę tam do toalety, żeby sobie napełnić dwie butelki wody, bo w tej wodzie mam zamiar się dzisiaj wykąpać. Taki jest plan. Dobra, to idę załatwiać wodę, siadam i jadę jeszcze 20 i dzisiaj kończę. Dobra, właśnie udało mi się znaleźć w miarę fajne miejsce pod nocleg. Nie dojechałem do tego miejsca, do którego planowałem dojechać, o którym mówiłem wcześniej, nad tą rzeką. Bo stwierdziłem, że jak znajdę coś lepszego wcześniej, to już się rozbiję, już jestem zmęczony. Już chcę iść spać, tym bardziej już jest po 23. No i stwierdziłem, że starczy. No i znalazłem w miarę dobre miejsce. Minus jest tylko taki, że jest może 200-250 metrów od autostrady. Więc pod tym kątem będzie się spało nieprzyjemnie, bo cały czas słychać te samochody, no ale jesteś w stanie to zaakceptować. Wjechałem po prostu w las, ogólnie jechałem teraz cały czas drogą, która prowadzi równolegle, nie jest to autostrada, ale jest to taka droga obok autostrady. No i po prostu zjechałem z tej drogi kawałek las, a właściwie wszedłem w las, bo była akurat taka ścieżka. Znalazłem miejsce do rozbicia namiotu pod kablami wysokiego napięcia. Tutaj idzie po prostu, jest to prowadzony prąd do domów, które są tam dalej. Już to sobie sprawdziłem na mapie satelitarnej i wiem, w którym miejscu są domy, więc już wcześniej widziałem to miejsce, po prostu jest taki pasek na mapie od drzew. I właśnie w tym pasku pod kablami się rozbijam. No jest tu idealnie, bo to jest taka jest tutaj trawka, nie ma tu jakichś patyków, kamieni czy czegoś, więc mogę się rozbić fajniutko i no i będzie w miarę fajny, w miarę miękki, przyjemny grunt,
więc powinno się fajnie spać. Jest lekko z górki tutaj, w tym miejscu akurat, aczkolwiek jestem w stanie to zaakceptować, akurat to mi tak bardzo nie przeszkadza. No i dobra, no i co, biorę się na rozkładanie namiotu. Jutro rano pokażę, jak to wygląda dokładnie, bo będzie jasno. I tyle, jest 23, postaram się północy już spać. Myślę, że wstanę tak o 6, a czy no, taki mam plan, zobaczymy, co z tego planu wyjdzie, tak żeby już o 7 wyjechać. No, fajnie by było, jakby się udało. Jeśli chodzi o przyjechaną dzisiejszą trasę, no to przyjechałem 108 km i do Oslo, do tego mojego celu, zostaje w tej chwili 210 km. Więc jutro spróbuję zrobić 130 i na poniedziałek sobie zostawię 80. Taki mam pomysł, jak się koło uda zrealizować, będzie spoko. A na dzisiaj to tyle. Dobra, właśnie udało mi się dać granicę z Norwegią, więc mamy znak Norge, a więc koniec Szwecji.